Słowa zaczerpnięte z poezji Horacego Non omnis moriar odnoszą się do trwałości dzieła artysty, które zapewnia mu nieśmiertelność w pamięci potomnych. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że udało się to osiągnąć takim postaciom polskiej estrady jak Zbigniew Wodecki, Anna Jantar, Andrzej Zaucha czy Wojciech Młynarski. To właśnie ich utwory w znakomitych aranżacjach wypełniły repertuar walentynkowego koncertu zatytułowanego Z Tobą chcę oglądać świat, na który zaprosił Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie. To nieodżałowane postacie z polskiej muzyki, to już takie ikony polskiej muzyki, ale żyją ich nagrania, żyją ich piosenki. Piękne, melodyjne, praktycznie teksty ludzie znają na pamięć i to jest piękne, że wszyscy śpiewają razem. Każdy z nas chciałby coś po sobie zostawić. No im się udało zostawić piękne piosenki, które no, przetrwały próbę czasu i myślę, że przetrwają jeszcze, bo to są po prostu dobre kompozycje. Tak już dzisiaj się rzadko pisze, zmieniły się trendy w tworzeniu muzyki, teraz nam pomaga technologia. To jest wszystko wspaniałe, ale z drugiej strony takie pisarstwo jak kiedyś, mam wrażenie, że trochę już odchodzi gdzieś, nie? Że trzeba się tak pochylić, nie wiem, usiąść przy tej klawiaturze, bez dostępu do internetu i komputera i tak po prostu no, wykminić to, na te melodie, te harmonie. Nic nam nie podpowiada, musimy to usłyszeć u siebie w głowie. Tak sobie myślę, że może to jest różnica, że te numery są tak dobre, tak przemyślane, no i tak się wdzięcznie do dzisiaj śpiewa. To są znakomite kompozycje. Piosenki Zbigniewa Wodeckiego są absolutnie nieśmiertelne, podobają się chyba wszystkim pokoleniom i mam nadzieję, że przyszłym też będą się podobać. Ja miałem okazję z różnymi orkiestrami akompaniować Zbigniewowi Wodeckiemu i zawsze to była ogromna frajda grać te piosenki z nim. No i nie ukrywam, że mi go trochę brakuje, ale dzisiaj też z fantastycznymi wokalistami jest okazja wystąpić w fajnym miejscu, także bardzo się cieszę na ten koncert. Oprócz Wojciecha Myrczka i Bogusława Kaczmara na gokowskiej scenie zaprezentowała się śpiewaczka Karolina Sambor-Kobiałka, na co dzień prowadząca w mykanowskiej placówce zajęcia związane z emisją głosu. Bardziej i mniej znane przeboje polskiej piosenki artyści zaprezentowali zarówno w wersjach solowych, jak i w duecie. Imprezą towarzyszącą koncertowi był wernisaż wystawy prac plastycznych Niespodzianki rzeczywistości autorstwa członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych imienia Wandy Wereszczyńskiej z Częstochowy. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Częstochowie powstało 75 lat temu. Jest to najstarsza placówka plastyczna w Częstochowie i w okolicach, która no, wypuściła, można tak powiedzieć, wielu znanych plastyków częstochowskich i polskich, takich jak Stanisław Łyszczarz, jak Wanda Wreszczyńska, jak Brożek, jak Jadwiga Wosik, czy Jerzy Krakowiak, Józef Uliński i tak dalej, prawda? Można by tych plastyków mnożyć. Niektórzy już nie żyją, niektórzy jeszcze do tej pory żyją i twórczą pracą, prawda, dają o sobie znać na wystawach w Częstochowie, w całej Polsce, za granicą również. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Częstochowie od wielu lat korzysta z pracowni i sali wystawienniczej przy klubie spółdzielczym Nasza Praca w Częstochowie na ulicy Broniewskiego 3.